Siemaneczku ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z gry Wolfenstein The Old Blood. Kontynuujemy naszą wyprawę w tym jakże pięknym miejscu, gdyż ostatnio w poprzednim... Kurde, przepraszam. W poprzednim odcinku po prostu robiliśmy za kelnera i próbowaliśmy dostać teczkę Helgi, lecz niestety oczywiście nasza przykrywka jak zwykle poszła się rypać. I z tego powodu teraz musimy się chyba dostać z powrotem do Kesslera. Ogółem też przepraszam was, że ostatni odcinek był taki długi, ale nie ukrywam, zagapiłem się trochę. I z tego powodu właśnie był taki długaśny. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i nie będziecie z tego powodu aż tak bardzo na mnie obrażeni. Dobra, tutaj mam jakiegoś Szwabiksa. O, siema. Łe! Kurde, co to jakieś nacji zombie? Cholera jasna. Ty jakieś nacji zombie. Kurde, bele. No i tutaj zaczyna się właśnie nasza taka. Czy nasza, taka jakby przygoda z okultyzmem, czyli to co na ziole robili w czasie wojny. Kurde, ale muzyczka. No, zachciało wam się picia browarów, frajerzy, to teraz macie. Uuu, Amon do szczelbusi, jak mi miło. Dobra. Halo, halo! Zombiaczki wy moje! Chodź tu, kurde. A. Halo? Gdzie kto jest, kurde? Bo ja nie wiem, co ja mam tu robić. A, tutaj mogę sobie wziąć żarcie, bodajże. Ale dziwny mikser. Konserwy se wezmę. Dobra, wracamy. A nie, kurde, myślałem, że to są noże. Łe! O, fucking hell! Ała, co mnie bijesz? Siema, ty giniesz? O Jezu, jak mnie przestraszył! Kurde, co ty mieś bite w głowie, ziemię? Bier? No, pieprzoną strajsą, dokładnie BJ. Bierzemy ammo. I a, tutaj była ta, studnia. Chyba to wszystko... Łe, co to jest? Co się stało? O, fuck, kurde, BJ. Ruchy! Nie! Za tobą! O, no i już po niej. Po niej. Po niej. A, zabiję cię. Głupi frajer. God damn it. Ona się zamieni, jak nic. Są moje bronie? Są. A no, oczywiście, pewnie, że się zamieni. Oh no. Kurde, pipa, nie rób tego. Nie zmuszaj mnie! Oh shit. Gdzie jest moja amunicja? Oła! Holy shit. Na takie coś zdecydowanie nie byłem przygotowany. Powiem wam, że moi drodzy, że już chyba zbliżamy się do prawie do końca tego. No, kuźwa! Coś czuję, moi drodzy, że już naprawdę powolutku zbliżamy się do końca gry. Coś... Kim ty? Ej, co to jest za szajs? Zbliżamy się powoli do końca, tak, o! Boże, tak bardzo chciałem to powiedzieć. Tylko najgorsze jest to, że ja mam tak mało zdrowia. Ja to zdrąbałem. Dziękuję. Gdzie się podziało całe moje ammo? To jest dobre pytanie. Wiesz, kurde, najpierw Wesley, teraz ona. A, idźcie w cholerę z taką robotą. A to jest. A, armor i takie tam, dobra. Idziemy, idziemy. Boże święty. Że z takiej odległości nie mogę trafić. A, w sumie. W moim przypadku to normalka. Mogę sobie wziąć rurę. Nie, że mogę wziąć rurę. Już mnie chciał postrzelić pajac. Od kiedy w ogóle na te zombiaki mogą używać się karabinów? O, mapen. Łe, mogę tu coś... O, nóż, kurde, gdzie jest nóż? A, mam, dobra. Trzy noże do rzucenia, kurde, zarąbiście.
Co tu się stało? Co tu się stało do jasnych chor? Kurde, nad... Jezu! Zombie nad... Zombie szarik. God damn it. Twarda skóra. A, to jest to, co ten. Czyli to, że chyba mniejszy damage dostaje z tego, co pamiętam. Gin szarik, wybacz. Wybacz, mały. O, siema. No gin! No kurde, co we mnie strzelasz, pajacu? No, gin! Gin! Powiedziałem gin! O, ty masz przerypane. Do mnie będziecie strzelać, padalce? No dalej, starczy dla każdego. A tam był jeszcze karabin. Kurde, bo miałem full ammo. Dobra, wziąłem. O, jeszcze więcej ammo. Takie coś to ja lubię. Jak najbardziej. Noże do rzucenia mam już pełno. Granaty, pance. Dawać pance. Żyćko. No, tak to ja mogę się bić. Siema. Gin. Gin. Co to jest, jakiś szpital? Czy cholera wie co? Od kiedy zombie mogą korzystać z karabinu? Ogółem z broni. A zresztą nie mnie to oceniać. Ulepszenie energii? Jak? O, kolejną sztabkę złota mamy. Amunicją. Kurde. Kurde, opierdzielam się tutaj, ja muszę iść, bo czas mnie goni. W sensie, no goni, że chcę zrobić jak najwięcej. I żeby znowu ten film, tak jak ostatnio, nie trwał za długo. O to mi się rozchodzi. Dobra, co mam tu skoczyć? Chyba tak. Auć. Tak, słyszę. Kessler, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been one of these shit. What's your location? I don't know. Some kind of workshop. Close to the hotel. No gin. Dziękuję. No kurde, jeszcze ciebie tu brak. Boże, więcej was. Nie wiem. Skąd wy się bierzecie? Nie mogło was być więcej. Najgorsze jest to, że szybko mi się amunicja kończy. W sumie kończy się, bo używam dwóch karabinów. Dlatego lepiej będzie, jak przeładuję. Teraz będę używał tylko jednego karabinu. Będę miał więcej ammo, dzięki temu mi przy okazji lepszą celność. Ten ziomek ma pickelhaube. Kto by pomyślał? Że jeszcze szwabskie wtedy używały pickel... Znaczy no, wtedy już zdecydowanie pickelhaube nie używali, ale no... A, to ich tam wie. O ile to... A nie, to nie jest, kurde. To nie pickelhaube, myślałem, że to jest. A to był po prostu zwykły sztalhelm z tym. Z jakimś wbitym gównem. Ała, boli. Dobra, musimy czym prędzej Kesslera uratować. No to wychodzi. Kolejna mapa. Halo, Kessler. Bombel. Jestem tu. A, come on. Dobra, wiem, że mam wrócić. Chyba ich tu nie ma. Znajdź Anet i Kesslera. Hello. Siema. Urc obrzyna. Fuck yeah! DJ, pośpiesz się. Fuck yeah! Dobra, co to za list? Obrzyn, no dobra, no obrzyn obrzynem, ale to jest jakiś list. Jak mam z niego rozsta... A, to chyba od tej ziomki, co chciała jeść tego kota. Dobra. Kurde! Obrzyna to ja mogę dzierżyć, jak najbardziej. Chodźcie, misiaczki. No, dasz nazistów. No, dokładnie, BJ. Chodźcie tu, misiaczki. Mam coś dla was. O, mogę się ci przeładowywać. Pobawię się tym. O kurde. Co, pewnie się rozpiżdży, czy jak? What the fuck is going on here? Ty, faktycznie, jak mi kiskam R, to szybciej przeładowuję.
Dobra, szczelbusia spoko, ale ja chcę mojego obrzyna. No co on do mnie... Kurde, ja mam tam do mnie strzelać. Tylko ja mogę do was strzelać, pajace. Gin. Kurde, ja chciałem tylko jedną amunicję na ciebie zużyć. Nice one. Kurde. Z obrzynem to ja mogę się bić cały czas. O, jak jeszcze gdzie indziej dostaję amunicję, no to kurde, zabawa przednia. Ja wam powiem tyle, jak ja sobie zrobię pozwolenie na broń, to obowiązkowo kupuję sobie strzelbę. A czy to będzie dwururka, czy taka zwykła pump action, to zobaczę. Ale szczelbusia musi być. Szczelbusia to jest po prostu, kurde, stan umysłu. Dobra, więcej ammo, kurde, no ja chcę więcej ammo. Odej mnie, mówcie mi, że ja teraz muszę się z nimi wszystkimi bić tutaj. Kurde, ja nie mam odwrotówki. Shit. Dobra, walić. Giniesz? Dobra, giniesz? Jakby był tutaj taki zombie Hulk, to bym się chyba załamał. Giniesz? Giniesz? I długo zostało? Giniesz. Dobra. Chyba już ich wszystkich załatwiłem. Więc chyba mogę teraz gdzieś wejść, prawda? Co nie? Błagam, powiedzcie mi, powiedzcie, że mogę wejść. Kurde, nie mogę. To gdzie ja mam iść? Tam? Jeszcze jeden. Goddammit. W ogóle nie wiem, czemu DJ zrobił sobie obrzyna, ale no znaczy szanuję i takie tam, tylko nie wiem po co. Kurde. Tyle amunicji. Ej, bez kitu, ja muszę chyba ewidentnie gdzieś iść, bo oni non stop spadają. Czyżbym tutaj? Nie, tu nie mogę iść. O, temu znowu pance. Co, mam się wrócić? What the hell? Nie, chyba zdecydowanie mam się nie wracać. Znaczy, tutaj mam sztabkę, dobra. Czyli zdecydowanie tutaj mam się nie wracać, ale gdzie ja mam w takim układzie iść? No wiem, że deszcz na zioli BJ. Właśnie teraz tego doświadczyłem. Ale wychodzi na to, że ja chyba... Wait a minute, tam muszę iść? No chyba tam, bo tutaj jest drabajna. Jakie... A, kolejny ten, czyli to sobie darujemy. Ja tego nie chcę robić. Znaczy nie chcę standardowo przedłużać. A, czyli ona chce tą swoją ziomkę spotkać, chyba. Mapa. Dokładnie, BJ. Ruszajmy się. Znowu sztabka. Kurde, ile tych sztabek znajduję. No, czyli muszę się... O, super, teraz muszę się naparzać i z naziolami, i z zombiakami. Super, zarąbiście, jestem jak najbardziej z tego powodu zadowolony. Dzięki, gro, że mnie tak wkopałaś. Kurde. Kurde, jak nie zombiaki, to naziole, kurde. Gin. Gin. Kurde, ale tym obrzynem się zrobiliście gra. O-o. A, czy jak ich teraz sprzątnę, to jest szansa, że oni się zamienią w zombiaki. Super. O, fuck. Mogę mi... O, dawać mi dwie szczelbusie. O-o. Nie. Ja się tak nie bawię. Kurde. Wiedziałem, że w końcu to się tak stanie. Shit. No wiem, że są w opałach BJ. To co ty masz? O, szybko, muszę znaleźć więcej tego. Więcej tych. Come on. Gdzie tu jest jeszcze jakiś pancerz? Pancerz mi dawać! Halo! Gin.
kurde, gdybym miał teraz ten pancerz, to miałbym chyba taki lepszy pan. Znaczy to jest 125, warsztat, dobra. O, już przyszedłem. O, dzięki, dzięki ci, gro. Okay, Kessler. Oh, fuck. She wanted to find her friend. Stuhl wie ein Maultier, das Kind. Dobra, ty, ale gdzie ona jest? Stary. Co, masz zamiar ją tak zostawić? I'll take these flyers and cast them out over Berlin. Just like my wife did. Maybe it's like pissing in the ocean. But every drop spreads ripples across the water, no? No ta. If you choose to do nothing because you feel insignificant in the grand scheme of things, you might as well be an ant. And if I die, I know I will have deserved to meet her again. I'll come with you. No. Best if I go alone. You stop Helga. First, help me open a way through the blocked doorway. Robi się. A to są... A, to jest chyba ta ulotka. Dobra. Dobra, weźmy... Kurde. Co to jest za notka? A, bla bla bla. Dobra, róbmy co mamy robić, Kessler, i... Do dzieła. Ej, przydałaby ci się chyba jakaś broń. No nie, moja dubeltówka. Ej. No dobra, żartowałem, ziomek, weź ją. O, shit. Zaraz mogę... zaraz! Ej, błagam, powiecie, że mogę ją ocalić. Kurde! Anna! Halo! No i... Dupa zbita. Anna, nie! Anet, Anna, kurde, nie wiem, cholera, halo, co ja mam zrobić? Nie podchodź, proszę, nie chcę tego robić, nie rób tego. Przepraszam, goddammit, kolejny raz gra dała nam wybór, albo ocalić ją, albo ocalić Kesslera. Kurde, czyli krótko mówiąc, jakby poszedłem tędy, ocaliłem Kesslera. Jakbym poszedł wtedy, co zginąłem, to bym ją ocalił. Cholera jasna. Ja ich obu lubiałem, to jasnej cholery. Kurde, ja potrzebuję jeszcze pancerz. Fuck, taka okazja się trafiła. No nic. Fucking hell. We had a monster in our basement. My father said if I'd done wrong, it'd creep out at night and come for me. I tried to do no wrong. Kim był ten potwór, BJ? Opuść etap. O, szajse, siema. Obrzydlistwo. Znowu będziemy sterowali jakimś dużym robotem? Dajcie im prowadzić. Stare miasto. No halo, mogę cię... Halo, no chcę cię zabić. Mogę stąd wyjść? Ej, no fajnie, dobra. Może wybierać bym przez menu... No! Wybieranie broni, no fajnie! Chyba, że mogłem wziąć tylko pistolet, to ja chyba coś zrąbałem. No, dokładnie, BJ. Rozprawmy się z tą głupią babą. Bo już działa mi na nerwach. Siatkujemy tych naziołów.
No ale co ja mam zrobić? A no faktycznie mogę wziąć pistol, karabin i strzelbę. No dobra, no ale... A i chyba mam wziąć, nie wiem, karabin? A, czyli dobrze myślę. Dobra, idziemy dalej. Idealny dzień na zabijanie nazistowskich zombiaków. Puk-puk! Giń, bo jesteś głupim naziolem. Ty też. Ty też. I ty też. Wszyscy gincie. A czy... Dobra. Rozplaskanie. I rozplaskanie. Jak najbardziej. Co jest? Co ty gryski lubią najbardziej? Co one z tego cypelinu spadają, kurde? Giniesz? Giniesz? A, te naziole też są przy okazji. Ciekawe, czy ja mogę stąd wyjść. Dobra. O ty. O fuck, znowu. Halo? Chcę mu to strzelić? A, mogę się też bronić, dobra. Tylko to, żech nie wiedział. O kurde, co wy mnie strzelasz? Dawaj, BJ! Tni bombel! Kurde! Mogę ogółem stąd wyjść? Bo ja nie wiem, co ja mam tutaj teraz zrobić. Co ja mam tu strzelić? No kurde, chyba nie mam tu strzelać, ale... Nie wiem, co ja mam zrobić. No, fuck. To jest jakaś dźwigienka, tylko co ja mam tu zrobić? No, BJ, idziesz czy nie? BJ, no cofaj tym gównem. No, żeby się tylko nie okazało, że coś mi się popsuło tutaj. Nie chcę tego. O, dobra. Muszę naciskać C, żeby stąd wyjść. Cieszy mnie to jak najbardziej. Weźmiemy sobie tutaj łupy jakieś. Kolejną sztabkę. I otwieramy bramę. Dobra, wracamy do robota. Robota. Polska język taka trudna. Dobra, lecimy. Dobrze, że to ogarnąłem. Nie ma tak łatwo, frajerzy. Co ty do mnie strzelasz? Do mnie? A nie, z czym do ludzi? Nie lubię waszych samochodów, ani trochę. Niemieckie samochody są najgorsze. Dla mnie takie jest moje zdanie. Dobra, przeoduj BJ. Of course, trzeba znaleźć klucz, jak żeby nie inaczej. O, tutaj jest jakiś. Tutaj chyba musi być kluczyk. O, dawać mi do mojej szczelbusi. Tym się pobawię jak najbardziej. Tu jest kluczyk, dobra. Tak, jestem, Kessler. I'm here, Kessler. What's your status? Status is airborne. I took over at Zeppelin, flying it to Berlin to spread the flyers. You are crazy as a loon, Kessler. And all I will make it out alive. It's a strange feeling to meet your end with determination. I feel a sense of what the world, Glückseligkeit, bliss.
Poczuję dopiero wtedy, jak ta pieprzona wojna się skończy. Au, fuck, 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 fuck. Fire in the hole. No i gitarka. Ała. Coś czuję, moi drodzy, już tak dosłownie na jest zbliżamy się do końca. Spadające na ziemię, no super. Tego mi tylko brakowało. Oła. Kurde. Dobra, wiecie co, moi drodzy? Tutaj już skończymy. Bo już trwa ten odcinek 26 minut, więc tyle wystarczy na dzisiaj. No cóż, krótko mówiąc, Anet zginęła, niestety. Pipa zresztą też. Nie powinienem tak mówić, no ale jak się tak nazywam, to co ja poradzę? No dobra, trudno. Coś podejrzewam, że czekają nas jeszcze jeden lub dwa odcinki z tego i Old Blood możemy skreślić jako serię i zaliczyć ją do skończonych. A co będzie dalej, to się dowiecie w następnym odcinku. Tak więc, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zapraszam. Trzymajcie się, ludziska, i do następnego. Narka!